Cześć, z tej strony Tysia i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że wszyscy przestrzegacie kwarantanny, siedzicie w domach, nie wychodzicie z nich, jeżeli faktycznie nie ma takiej konieczności i nie spotykacie się w tym czasie ze swoimi znajomymi. Wiem też, że na dłuższą metę w domu może stać się nieco nudno, ale z drugiej strony jest to świetny moment, aby ponadrabiać swoje zaległości, przeczytać książkę, skończyć serial, spędzić więcej czasu z rodziną. No opcji jest naprawdę sporo, a ja ze swojej strony dorzucam Wam ten materiał, w którym poznacie 12 sygnałów świadczących o tym, że ona jest Wami zainteresowana. Zachęcam też Panie, aby nie wyłączały przedwcześnie komputerów, ponieważ gesty, które przedstawię, z pewnością pomogą Wam zwrócić na siebie uwagę mężczyzny. Tak więc zapraszam wszystkich do oglądania. Gdyby zapytać pierwszą lepszą osobę, kto jej zdaniem robi pierwszy krok, odpowiedziałaby, że mężczyzna. Prawda jest jednak zupełnie inna, ponieważ w 90% przypadków to właśnie kobiety inicjują nawiązanie kontaktu. Robią to jednak bardzo subtelnie, wysyłając serię delikatnych gestów i sygnałów. Większość mężczyzn podświadomie odbiera je jako zaproszenie i jak im się błędnie wydaje, to oni robią pierwszy krok, podchodząc czy zagadując. W rzeczywistości jednak zrobili to za jej przyzwoleniem. I są oczywiście sytuacje na przykład w barach czy w klubach, gdzie to mężczyzna sam podchodzi do kobiety, nie uzyskując wcześniej od niej zielonego światła. I choć części z nich udaje się faktycznie w ten sposób zdobyć partnerkę, to statystyki jasno pokazują, że tego rodzaju metody są dużo mniej skuteczne, ponieważ wynikają z odpowiedniej ilości podjętych prób. Tak jak już powiedziałam, mężczyźni automatycznie reagują odpowiedzią na flirt kobiet. Mają jednak problem z odpowiednią interpretacją tych subtelniejszych gestów, przez co często mylą na przykład przyjazne uśmiechanie się z seksualnym zainteresowaniem. Wynika to z tego, że patrzą na świat przez pryzmat seksu w dużo większym stopniu niż kobiety. I tu podkreślam, to nie jest tak, że ja to mówię, bo taki jest stereotyp i mężczyźni myślą tylko o jednym. Mówię tak, ponieważ takie są naukowe fakty, co natomiast jest potwierdzone tym, że w organizmie mężczyzny jest od 10 do 20 razy wyższy poziom testosteronu niż u kobiety. Krótko mówiąc, nie robią tego celowo, a instynktownie. I właśnie dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się odpowiednio interpretować wysyłane przez drugą osobę sygnały. Można dzięki temu uniknąć nieporozumień oraz negatywnego odbioru. Zacznijmy od procesu przyciągania uwagi, który, jak twierdzą światowi eksperci w dziedzinie relacji międzyludzkich oraz mowy ciała, zawarty jest w 5 etapach, które to przechodzimy wszyscy w momencie poznania atrakcyjnej dla nas osoby. Etap pierwszy to oczywiście kontakt wzrokowy. Kobieta, gdy zauważy interesującego ją mężczyznę, zaczeka, aż on również zwróci na nią swoją uwagę. Gdy to się stanie, celowo przetrzyma swoje spojrzenie przez kilka sekund i dopiero się odwróci. Większość mężczyzn w tym momencie będzie dalej ukradkiem obserwowało kobietę, a ta w międzyczasie powtórzy cały proces jeszcze kilkukrotnie. Drugi etap polega na dodaniu do kontaktu wzrokowego delikatnego i krótkiego uśmiechu, którego celem ma być danie mężczyźnie zielonego światła. Niestety, na tym etapie często nie reagują oni na zaproszenie, przez co kobietom wydaje się, że nie są nimi zainteresowani. Przechodzą więc do trzeciego etapu, jakim jest poprawa swojej pozycji ciała, a także swojego wyglądu. I to właśnie tutaj pojawia się szereg gestów i sygnałów, które omówię szerzej w dalszej części filmu. Etap czwarty pojawia się w momencie, w którym mężczyzna poprawnie odszyfrował znaki i podchodzi do kobiety w celu nawiązania rozmowy. Jeśli ta przebiegnie pomyślnie, to kobieta przechodzi do ostatniego kroku, jakim jest dotyk. Próbuje bowiem delikatnie i subtelnie musnąć ramię mężczyzny, czy też, co świadczy o większej bliskości i zaangażowaniu, jego dłoni. Wszystkie te etapy wydają się być oczywiste i banalne. Niestety, większość mężczyzn rezygnuje z próby nawiązania kontaktu z kobietą, ponieważ nie potrafi odpowiednio odczytać wysyłanych przez nią sygnałów. W konsekwencji obie strony mają poczucie, że druga nie jest nimi zainteresowana, a ich relacja nie może się w ogóle rozwinąć. I właśnie dlatego przejdę w tym momencie do dokładnego omówienia wszystkich zalotnych gestów i sygnałów wysyłanych przez kobietę. Odchylanie głowy do tyłu i odgarnianie włosów. Jest to jeden z pierwszych sygnałów wysyłanych przez kobietę i na szczęście większość mężczyzn nie ma najmniejszego problemu z jego poprawnym interpretowaniem. Polega na delikatnym odchyleniu głowy do tyłu, tak aby włosy mogły opaść na ramiona i aby dać do zrozumienia, że chce się lepiej wyglądać. Co ciekawe, nawet kobiety z bardzo krótkimi włosami wykonują go dokładnie w taki sam sposób. Kolejnym krokiem jest podniesienie ręki w celu odgarnięcia włosów i choć każdy wie, jak ten proces wygląda, mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jego prawdziwym celem jest uwolnienie feromonów, tak aby mogły dotrzeć do danego mężczyzny. Wilgotne, lekko otwarte usta. Nie bez powodu niektóre kobiety poddają się zabiegom powiększającym usta, a także malują je intensywnym czerwonym kolorem. To właśnie one są uznawane za bardzo zmysłowe i pociągające, a panie są tego w pełni świadome, więc w obecności mężczyzny, który im się podoba, będą się starały je uwydatnić poprzez ich nawilżanie, a także układanie w taki sposób, by wydawały się większe i pełniejsze. Dotykanie własnego ciała.
Umysł człowieka działa w taki sposób, że nakazuje ciału uzewnętrzniać swoje pragnienia. A jak wspominałam w poprzednich filmach, kobiety dużo lepiej odczuwają dotyk, przez co jest on dla nich dużo ważniejszy. Obie te rzeczy przyczyniają się do pojawienia się kolejnego gestu, jakim jest delikatne gładzenie się po udzie, czy też w okolicach szyi itd., co oznacza, że kobieta wyobraża sobie dotyk mężczyzny. Daje też podświadomie znak, że jeżeli on dobrze się spisze, i nie mam tutaj na myśli dziwnych podtekstów, a jedynie dobre nawiązanie kontaktu, rozmowę itd., to ona da mu przyzwolenie na to, aby dotykał jej w ten sam sposób. Wiotki nadgarstek. Gest ten oznacza uległość i ma na celu zwrócić uwagę mężczyzny. Jest on bowiem dla niego bardzo atrakcyjny, ponieważ sprawia, że ten czuje się silniejszy i może dominować. W tym miejscu drobne ostrzeżenie dla pań, ponieważ wykonywanie tego gestu w sytuacjach zawodowych sprawia, że wydajesz się mało wiarygodna, także słaba, przez co inni nie traktują cię poważnie. Więc o ile twoim celem nie jest poderwanie jakiegoś współpracownika, to koniecznie uważaj, gdzie go stosujesz. Zabawa podłużnym przedmiotem. Mówi się, że gdyby mężczyźni wiedzieli, o czym myślą kobiety, to działaliby dużo śmielej. I proszę, oto jeden z gestów, który udowadnia, że to powiedzenie jest prawdziwe. I o ile nie zobaczymy go raczej na pierwszej randce czy pierwszym spotkaniu, to tak czy siak warto wiedzieć, co on tak naprawdę oznacza. Zabawa papierosem, wiszącym kolczykiem, a może nóżką od kieliszka. Takie zachowania mogą świadczyć, że kobieta myśli właśnie o czymś bardzo konkretnym. Tylko nie rzucaj się na nią, jak zobaczysz, że poprawia sobie kolczyk, ponieważ takim zachowaniom zwykle towarzyszą na przykład ukradkowe spojrzenia. Wtedy jedno jest pewne. Poziom testosteronu wzrasta. Panie muszą jednak bardzo uważać, jeżeli faktycznie nie mają tego na myśli, ponieważ dla panów takie zachowania będą bardzo jednoznaczne. Eksponowanie nadgarstków. Zainteresowana mężczyzną kobieta będzie eksponowała swoją delikatną skórę na nadgarstkach i im częściej będzie powtarzała takie zachowanie, tym jej poziom zainteresowania jest wyższy. Nie wiadomo do końca, dlaczego tak się dzieje, ale już od dawien dawna to właśnie ta wewnętrzna strona nadgarstków jest uznawana za strefę bardzo erotyczną. Ukradkowe spoglądanie nad uniesionym ramieniem. Uniesienie ramienia ma podkreślić kobiece krągłości. Wykonując ten gest, kobieta przymruży oczy, a następnie przez kilka sekund przetrzyma spojrzenie, aby następnie odwrócić głowę. Takie zachowanie ma sprawić, że mężczyzna poczuje się podglądany, a tym samym dać mu do zrozumienia, że ona jest nim zainteresowana. Kołysanie biodrami. Chyba nie trzeba tu wiele tłumaczyć, no może poza tym, że ten sposób poruszania się to nie jest cecha danej kobiety, a celowy zabieg, który w odpowiednim momencie jest w stanie zastosować każda przedstawicielka płci pięknej. Jeśli więc zauważysz ten bardzo specyficzny sposób chodzenia, możesz być pewien, że nie pojawił się on bez przyczyny. Dla celów rozrodczych kobiety zostały obdarowane dużo szerszymi biodrami niż mężczyźni. I to właśnie dlatego instynktownie, to właśnie na nich skupiają oni swoją uwagę w celu wyboru partnerki, która będzie w stanie urodzić im zdrowe i silne potomstwo. Nic więc dziwnego, że kobieta, chcąc zwrócić na siebie uwagę mężczyzny, będzie je podkreślać i eksponować. Psycholodzy twierdzą, że kołysanie biodrami, z racji tego, że mężczyźni nie potrafią tego robić, ma na celu też podkreślać różnice między płciami, a także kobiecość. Torebka w pobliżu. Zawartość damskiej torebki już zawsze pozostanie zagadką dla każdego mężczyzny. Gdzie ona to wszystko mieści i po co ona to wszystko trzyma? Cóż, na niektóre pytania lepiej nie znać odpowiedzi. Warto jednak wiedzieć, że jest ona dla niej bardzo cenna i wartościowa, ale co ważniejsze, jej umiejscowienie może świadczyć o pewnych rzeczach. I tak, jeśli kobieta położy swoją torebkę blisko mężczyzny, pozwoli mu się nią bawić albo poprosi, by jej ją podał, świadczy to o bliskości i zaufaniu. Natomiast na początku znajomości, jeżeli położy ją w zasięgu twojego wzroku lub ręki, oznacza to, że jest tobą zainteresowana. Kolano wskazuje obiekt zainteresowania. W niektórych sytuacjach kobieta może pozwolić sobie na przyjęcie nieco swobodniejszej pozycji. I tak siedzenie z jedną nogą podwiniętą pod drugą może oznaczać, że jej kolano jest skierowane w stronę osoby, która ją interesuje. Dodatkowym atutem płynącym z przyjmowania takiej pozycji jest możliwość eksponowania swojej wewnętrznej strony ud, a także płynąca z niej swoboda, która sprawia, że rozmowa przestaje być formalna. Zabawa butem. Delikatne pomachiwanie obuwiem zawieszonym na palcach od stopy to znak, że rozmowa jest swobodna, a ona czuje się przy tobie komfortowo i naturalnie. Natomiast wsuwanie i wysuwanie stopy z buta to ten sam przekaz, co przy zabawie wiszącym kolczykiem czy nóżką od kieliszka. Co ciekawe, tego typu sygnały panowie bardzo często rozpoznają bezbłędnie i bardzo szybko. Splatanie nóg. Zdaniem mężczyzn jest to jedna z najbardziej pociągających pozycji, jakie może przyjąć kobieta. Panie są tego świadome i często celowo to robią w celu przyciągnięcia uwagi mężczyzny do swoich nóg. Należy jednak pamiętać, że tą pozycję kobiety przyjmują bardzo często, więc nie zawsze oznacza ona próbę flirtu. Jeżeli natomiast towarzyszy temu delikatne podciągnięcie sukienki czy spódnicy, tak aby odkryć kolano, to nie ma wątpliwości, wpadłeś jej w oko. Pamiętajcie, że nie każdy z wymienionych przeze mnie gestów musi się pojawić, gdy kobieta jest wami zainteresowana. Jedne są mniej, drugie bardziej.
bardziej odważne i to, czy się pojawią, zależy od charakteru kobiety i tego, czy jest bardziej pewna siebie, czy mniej. W drugą stronę jednak nie występują one też pojedynczo i jednorazowo. Więc jeżeli kobieta naprawdę chce zwrócić na siebie Twoją uwagę, to sygnały, które Ci wysyła, będą się powtarzać. Panowie, jestem pewna, że mając świadomość ich znaczenia, będzie Wam dużo łatwiej ocenić, jakie są jej odczucia, a ta część z Was, która do tej pory była dość niepewna, nieśmiała w kontaktach z płcią przeciwną, nabierze nieco pewności siebie. Panie natomiast, które mają kogoś na oku, myślę, że świetnie wiedzą już, co mają robić, a także jakich zachowań uniknąć, aby nie doprowadzić do sytuacji niekomfortowej, a czy po prostu niepożądanej. W tym odcinku to już będzie wszystko. Dajcie mi znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie i czy ta wiedza będzie dla Was przydatna. A jeżeli film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby być stale na bieżąco, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Zabawa papie... Spojrzenia... Więc jeśli zauważysz ten specyficzny sposób chodzenia, jedno jest pewne.